Święty Antoni pierwotnie nosił imię Ferdynand. Urodził się w roku 1195 w stolicy Portugalii, Lizbonie, w rodzinie szlacheckiej, choć zubożałej. Wychowany pobożnie w klasztorze kanoników regularnych, wstąpił do tegoż zakonu mając lat 15. Mówiono o nim, że był to anioł w ludzkim ciele, taki cichy, pokorny, pobożny, umartwiony. Słysząc o tym, jak poganie w Afryce umęczyli kilku misjonarzy franciszkańskich, pragnął zostać misjonarzem i krew przelać za Chrystusa. Wstąpił do zakonu świętego Franciszka, tu otrzymał imię Antoniego i wysłany został do Afryki, ale w drodze zachorował. Widocznie inne cele miał Bóg względem niego. Na pustelni franciszkańskiej umartwiał się, potem w klasztorze najlichsze roboty spełniał w pokorze. Przełożeni, widząc, że ma dar wymowy, kazali mu uczyć się teologii, a gdy został wyświęcony na kapłana, powierzyli mu urząd kaznodziejski. Ognistą miał wymowę, więc słowa jego niby iskry zapalały zimne serca ludzkie. Nie przebaczał na ambonie nikomu. Można władcom i urzędnikom wytykał błędy otwarcie. Żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy zbiegających się na jego kazania, więc zwykle przemawiał na polu. Wezwany do Rzymu prawił kazania wobec papieża, kardynałów i świeckich dostojników, a wszyscy dziwili się jego słodkiej, a gorącej wymowie. Papież nazwał go Arką Pisma Świętego, gdyż tak gruntowną miał znajomość Pisma Świętego i ciągle się nim posługiwał. Na kapitule otrzymał pozwolenie chodzenia z kazaniami wszędzie. Przebiegł więc całe Włochy, wzywając lud do pokuty i poprawy życia, a często stwierdzając cudami swoją naukę. Każąc na pogrzebie lichwiarza, rzekł: mówi Pismo Święte, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Idźcie do skrzyni tego lichwiarza, a znajdziecie tam serce jego. Poszli i między pieniędzmi rzeczywiście znaleziono jego serce. Najczęściej mieszkał w Padwie i stąd wychodził na podróże misyjne, dlatego zwano go Padewskim. Wiele tysięcy grzeszników nawrócił, kłótników godził, lichwiarzy nakłaniał do zwrotu pieniędzy, błędnowierców z kościołem pojednał, krzywdzicieli zmuszał do naprawy wyrządzonej szkody. Utrudzony pracą zmarł dnia 13 czerwca 1231 roku w Padwie. Już w roku następnym, 1232, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. Nad grobowcem jego wzniesiono okazałą bazylikę, w której dotychczas spoczywa w alabastrowym ołtarzu.